Panie Grzegorzu, chciałam zacząć od twórczości Kopernika i książki. Czy Pan jest z nią zaznajomiony jakoś? To znaczy przed przystąpieniem do pracy nie znałem tego autora. Dostałem książkę do czytania i ta książka mnie rzeczywiście wchłonęła, wciągnęła. Przeczytałem ją bardzo szybko, co jest ewenementem, jeśli o mnie chodzi, bo ja bardzo, bardzo powoli czytam, bo lubię wracać do pewnych rzeczy. Nie znałem tej twórczości wcześniej. Ona jest w swojej, poza warstwą tą taką czysto kryminalną, była dla mnie ciekawa, bo jest psychologicznie bardzo pogłębiona, co jest przy tym rodzaju literatury. Nieczęsto się to zdarza. No właśnie, to w takim razie jak panu się ta polszczona wersja Coberna podoba? Pan dostał scenariusz w głębi lasu i co pana tak najbardziej ujęło? Ja byłem bardzo ciekaw, jak to zostanie przełożone w sensie realiów polskich i jak Agata i Wojtek podejdą do tematu scenarzyści nasi. Ten scenariusz rozwija pewne wątki. Cztery osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Dwa ciała znaleziono dość szybko. Dzieci! A pozostałej dwójki, w tym ciała mojej siostry, nigdy nie odnaleziono. Pewne wątki pomija. Jest bardzo, bardzo sprytnie skonstruowany. No właśnie, a czy w związku z tym, że to Netflix i że to idzie w świat, czy w związku z tym jest jakaś presja, że to tak naprawdę jednak będzie w 190 ponad chyba kraja, tak? Podoba się. Myślę, że tak jak ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce jest 40 milionów trenerów reprezentacji narodowej i każdy wie najlepiej, jak ona powinna być prowadzona, przekładając to na świat. Myślę, że też zdania będą podzielone jak zawsze, prawda? Miłośnicy czegoś tam będą coś tam odrzucać albo będą czymś tam zachwyceni. Ja nie miałem takiego myślenia, że to jest Netflix, że to jest coś wyjątkowego, przystępując do tej pracy, dlatego że uważam, po prostu ja tak pracuję, że za każdym razem, kiedy biorę coś w swoje ręce, to staram się temu nie zaszkodzić i dać z siebie to, co mam w danym momencie najlepsze do dania. Natomiast teraz to czuję. Teraz, kiedy jesteśmy przed premierą, czuję, jaki to całe przedsięwzięcie, jaki będzie miało zasięg, jaki towarzyszy temu rozmach. No nie to, że mnie to onieśmiela w jakiś sposób, ale patrzę z zaciekawieniem, co będzie, jak to zostanie odebrane na świecie. Cieszę się też, że taki lokalny patriotyzm mój się pewnie odzywa, że świat będzie mógł popatrzeć na aktorów polskich, bo uważam, że bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań i że kilka twarzy jest takich, które naprawdę mogłyby pracować równie dobrze w Stanach, czy w Anglii, czy gdziekolwiek. No właśnie, to w takim razie, jaki jest ten Paweł Popiński w pana rękach, tak nawiązując do tego, co pan mówił? No jest przede wszystkim w związku z tym, że jest moim równolatkiem gdzieś tam i przede wszystkim w związku z tym, że istnieje jakiś taki rodzaj przeżyć, suma jakichś przeżyć, które ja już też mam za sobą, że jakiś tam nie jest to żadna smuga cienia, ale jakiś tam rachunek wstępny strat i zysków gdzieś tam sobie w głowie zrobiłem. I takiego też mamy bohatera, który jest w takim samym momencie, człowieka, który gdzieś coś przegapił, nie sprostał w którymś momencie i teraz próbuje całym swoim życiem odpracować to, czego się odpracować oczywiście nie da. Człowieka, do którego dochodzi, że nie warto w życiu czekać na jakieś takie spektakularne boom, które może nigdy nie nastąpić, tylko warto skupiać się na tych takich malutkich sprawach, z których składa się życie. W tym wypadku jest to fascynacja swoją córką, prawda? Gdzie on skupia się na tym, żeby to dziecko samotnie niestety jak najlepiej wychować. Też takie pytania, z którymi się w związku z tym boryka, jak wychowywać dzisiaj współcześnie człowieka, do którego momentu można go kontrolować, kiedy ta kontrola
powinna się zakończyć, ale również co można zrobić, jak daleko można się posunąć, broniąc pewnej sytuacji domowej, jakby w obliczu zagrożenia i takich różnych moralnych pytań, które ja również sobie zadaję. W związku z tym tkałem tego bohatera, korzystając z własnych głównie wątpliwości dotyczących życia. Też ta rola dwóch aktorów, co by tu nie mówić. Zastanawiam się, czy pan jakoś ściśle musiał współpracować z Bernem? To jest bardzo ciekawe, bo myśmy się fizycznie jakby na planie spotkali tylko raz. No. Akurat jakieś tam zazębiały się nasze dni zdjęciowe. Natomiast spotykaliśmy się w głowie naszych reżyserów. To znaczy i Leszek Dawid, i Bartek Konopka po prostu pracując na planie tych retrospekcji z lat 90. i na planie współczesnym przynosili mi różne uwagi, spostrzeżenia, różne historie związane z tamtym planem. Ja tego słuchałem. Myśmy mieli możliwość spotkania się, ale ja przynajmniej uznałem, że też nie chcę się ograniczać, dlatego że Paweł dzisiejszy to jest ktoś zupełnie inny niż ten chłopak, któremu ta cała historia się zdarzyła, który był w jakimś sensie taką niezapisaną białą tablicą, na której życie dopiero coś tam notowało. A dzisiaj ten Paweł po tych wszystkich traumach, po tym przejściu, po tym czasie, w którym żeśmy go nie widzieli, jest zupełnie innym człowiekiem. Każdy ma tajemnicę. Chcę wiedzieć, co się stało wtedy w lesie. Za każdym razem jestem w innym momencie życiowym jakby i czerpię z tego, co tu i teraz. I ten bohater ma zupełnie inne problemy i na zupełnie inne wyzwania musi odpowiadać niż bohater na przykład nielegalny, czy bohater Belfra, czy Watachy, czy filmów tych, które się u nas nazywa niefortunnie komediami romantycznymi, których przynajmniej w jednej takiej zagrałem, prawda? Więc to jest zupełnie inny czas, zupełnie inny moment, zupełnie inny bohater i zupełnie inny problem. Chciałbym być blisko rzeczywistości w tych rolach. Chciałbym móc tymi rolami odpowiadać na jakieś ważne pytania. Jeżeli chociaż w najmniejszym stopniu to się uda, jeżeli w najmniejszym chociaż stopniu widz będzie chciał podążać za tym bohaterem, to będzie mój taki mały, prywatny sukces. We'll be right back.